Kiedy pytam człowieka z wyobraźnią, a jest pan człowiekiem kina, filmu, co wydaje się panu najważniejsze, co tylko ważne, a co zupełnie jest bez znaczenia, jeśli pytają pana o sens, o ustawienie busoli wyborów celów życiowych? Co pan wtedy odpowiada? To ja może zacznę od sprostowania. Ja nie jestem tylko człowiekiem kina, tylko, no tak jak Amerykanie nazywają mnie, media artist. Powiedziałem człowiek z wyobraźnią. Ale o co chodzi? No działam na różnych polach, bo i w kinie, i w teatrze, i w operze, i nawet z Józefem Skrzekiem stworzyliśmy operę pod tytułem Pokój Saren. Ale bogatą działalność moją na świecie to są wystawy. Ja jestem artystą wideo, rzeźbiarzem. Miałem wystawy na całym świecie i można powiedzieć, że od tej strony bardziej odbiera mnie świat. Od strony pewnego, nie wiem, pewnej wizji, która jest całościowa. I teraz pan pyta, co jest ważne, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne. Kwestie materialne są mniej ważne niż pewnego rodzaju, jak pan to określił, wizja, czy też może nawet i powołanie, pewne widzenie rzeczywistości. No ja mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o moje życie, to mam pewnego rodzaju dyktat. No, pojawiają się u mnie obrazy, pojawiają się tematy, które żądają swojej materializacji, gestacji. No, to jest pewnego rodzaju psychiczna ciąża. Tworzy się projekt, on zaczyna powiększać się w głowie. Jest ciąża w głowie, jest ciąża w brzuchu. No, są dwie różne ciąże, ale powodują narodziny pewnych rzeczy. No, gdzieś te wszystkie dzieła sztuki, które obserwujemy, i nie tylko, no, zło świata i wojny, to wszystko się w wyniku pokracznych ciąży umysłowych pojawiło na świecie. Ale generalnie rzecz biorąc, tworzymy pewne abstrakty, pewne wizje i mniej lub bardziej one domagają się materializacji. No, u mnie jest to bardzo silne i całe moje życie jest podporządkowane tworzeniu. I w tym momencie kwestie materialne dla mnie są drugorzędne. One są ważne, bo bez pieniędzy nie da się robić niczego. No, pieniądze są potrzebne. To jest istotne, że człowiek słuchał siebie, a jeszcze bardziej, żeby się zaprzyjaźnił ze swoją śmiercią, powiem tak dziwnie. To, co było kiedyś bardzo intensywne w świecie, to memento mori, to ten taniec śmierci, to było obecne w różnych formach. My w XX wieku wyrzuciliśmy kwestię śmierci. Ona jest rzeczą wstydliwą. Ja pamiętam jeszcze w dzieciństwie pogrzeby, które były celebrowane, tam te kondukty, katafalki, konie z piórami, orkiestra, dęta, wszystkie samochody. Miasta, tak. Tak, wszystkie samochody jechały wolno, nikt nie trąbił, nikomu się nie śpieszyło. Było inne podejście do śmierci, wie pan. Trzeba było kogoś pożegnać, ludzie chodzili miesiącami z czarną opaską na płaszczach czy na marynarkach. Ta śmierć była obecna w życiu, a teraz ona została wykluczona, bo musimy się bawić i musimy po prostu spędzać idiotycznie czas, pożerając różną strawę za szkła telewizyjno-komputerowego. A śmierć ma tą jedną rzecz dobrą. No wie pan, całun nie ma kieszeni. W momencie tym ostatecznym chcemy pewne rzeczy zrealizować lub nie. Co jest ważne z tej perspektywy, z tej odwrotnej perspektywy, jak patrząc na nasze życie. No i wtedy bardzo łatwo jest dokonać wyboru, ponieważ człowiek widzi, że załóżmy te bzdury nie mają znaczenia, nie ważą nic z tamtej perspektywy właśnie. Chciałbym zapytać pana o miejsce, w którym przyszło panu funkcjonować, bo z jednej strony postrzegany pan jest, i często pan to podkreśla, jest pan człowiekiem świata, a z drugiej strony jest pan na wskroś katowiczaninem, ba więcej, jest pan tu na tej koszulce od lat. I czy tu nie jest pewna sprzeczność, że z jednej strony otwartość świata i pójście ku tym wyborom, a z drugiej strony właśnie takie trzymanie się tego miejsca? Te rzeczy się nie wykluczają, to znaczy wielki świat tak zwany, czy ten świat
poza miejscem urodzenia, poza miejscem, gdzie się dorastało i który tym, jak to Miłosz mówił, pejzażem wewnętrznym, który się nosi ze sobą, daje lepszą perspektywę na pejzaż wewnętrzny, na to, kim się jest. To, ten własny adres, to miejsce, które jest bliskie, no ja ile razy jestem w Polsce, to staram się być tutaj w domu rodzinnym w Katowicach, które odziedziczyłem po rodzicach i no, nawet śpię w pokoju, w którym przyszedłem na świat. Wie pan, przy tym moim meandrze przez świat i przez życie, to jest niesamowity moment, kiedy potrafię znaleźć się w tym punkcie omega, z którego wyszedłem, więc zawsze tam się w ogóle lepiej śpi i lepiej myśli. To tak jak z Henrykiem Mikołajem Góreckim świętej pamięci, który mi opowiadał, jak dostał propozycję z nowojorskiego baletu, żeby napisać utwór dla tej instytucji i dostał wspaniały apartament w luksusowym hotelu Plaza przy Central Parku. Mówi, codziennie chodziłem do tego parku, wspaniały park, w ogóle piękny Nowy Jork, tyle energii, tyle życia. Wracałem do tego apartamentu, miałem Steinwaya w tym apartamencie i ani jednego dźwięku nie napisałem. Wróciłem do Katowic i od razu napisałem właśnie wszystko, więc wie pan, no to coś jest magicznego. Wracając do pańskiej twórczości, chciałbym zapytać o jeden taki bardzo charakterystyczny film, zresztą niektórzy krytycy mówią o jego wyjątkowych walorach, Angelus. Ten film, którym tam mocno zaznaczona jest obecność Józefa Skrzeka, a także ta inspiracja prymitywistami śląskiego malarstwa, grupą janowską. I niektórzy krytycy mówią, że to jest film wyjątkowo szczery, bo ta szczerość zauważona jest po dwóch stronach kamery. Co oni mogli mieć na myśli? Oj, to trzeba krytyków zapytać. Tym bardziej, że wie pan, to jest taki film, który cały czas krąży po świecie, ale w Polsce ani ćwierć nagrody nie zdobył. Ale może pojechał dlatego do Gdyni, jest tak pojechał do Gdyni, to nie dostał żadnej nagrody. Ani za wspaniałe zdjęcie Adama Sikory, ani no, za nic, wie pan. No, to taki charakterystyczny rys mojej twórczości w Polsce. Ale może dlatego, ja że on jest tak sui generis totalnie nagradzany poza Polską, ale nie w Polsce. Ale z małymi wyjątkami. To tak bywa często właśnie, że swojego się nie ceni, a tam ktoś inny to dostrzega. Ale wracając do tego, czy to jest taka esencja śląskości no, w takim bardzo pięknym, artystycznym opakowaniu właśnie? Taka wizja według Lecha Majewskiego, łącząca i świat wizualny, muzyczny, no, plus ten kultowy Nikisz, Hałdę, wszystko razem. No, słyszałem, że mówią o tym filmie Śląskie 100 lat samotności. Tak. Marquez według Majewskiego. A ja właśnie w tym roku, w zeszłym roku byłem, znaczy mieszkałem w mieszkaniu Marqueza, bo byłem visiting professor w kubańskiej szkole filmowej, międzynarodowej szkole filmowej, którą założył Gabriel García Márquez i był wieloletnim rektorem tej szkoły i jako visiting professor to mi dali mieszkanie, w którym 23 lata mieszkał Márquez i na jego biurku właśnie też pracowałem i robiłem swoje rzeczy, ale to tak śmiesznie, tak wie pan, cały czas w życiu widzę, że są pewne, że porusza pan pewne struny i po latach jak gdyby one. Jakby mi ktoś powiedział, że jak byłem nastolatkiem, czytałem 100 lat samotności, że potem mój film będzie nazywany jako Śląskie 100 lat, a potem będę siedział przy biurku Márqueza, gdzie zresztą dużo jego pamiątek, memorabili było w tym apartamencie. To jest pod Hawaną, taki, no, w pięknych okolicach jest ta szkoła filmowa. Tam, wie pan, oni mają basen do pływania 200 metrów na 100 metrów, taki po prostu. Tak, a wracając do tego Angelusa. Czy to jest pewien przykład esencji śląskości? Trudnej do powtórzenia, jak sądzę. To już niech inni oceniają. Moją rolą było oddanie tego charakteru z wczesnego dzieciństwa. Tam pamiętam te babcie z zapaskami, te furmanki. Wie pan, trochę inaczej wyglądały te Katowice wtedy i pamiętam
no i górników, i jak gdyby jak wyglądali tacy umazani w tramwajach, i to wszystko po prostu odżyło we mnie. I tak jak Wojaczek był dla mnie filmem z mojej młodości, gdzie moją młodość taką nastoletnią pamiętam jako czarno-białą. Głównie to mi się kojarzy z gigantycznymi portretami Breżniewa, takimi jakimiś spotworniałymi, bo tam coś źle namalowano, no ale przy wielkości 30 metrów na 20 metrów, to łatwo popełnić błąd. I jakoś pamiętam to jako strasznie czarno-biały czas, natomiast dzieciństwo pamiętam w takich technicolor, barwy bardzo intensywne. Zresztą bawiłem się na Alpach, tutaj w pobliżu, taka dzielnica Bieda Szybów w Katowicach, a właściwie nie dzielnica, tylko teren taki zasypany szlaką, żużlem, przedziwnymi formami, które wykorzystałem w Angelusie, a potem nawet w Młynie i Krzyżu, żeby stworzyć brojglowski pejzaż. Wydanej ostatnio książce Pejzaż intymny Lecha Majewskiego, rozmowy autobiograficzne o świecie i o sztuce. Pan pewien rodzaj diagnozy współczesności czyni. Zacytuję tylko jedno zdanie. Informacja nic już nie znaczy. Panują tematy zastępcze, plastelina, którą zatyka się umysły. Ludzie zostają sprowadzeni do roli biednych idiotów. Powszechna głupota króluje niepodzielnie. Wydaje się, że to jest bardzo gorzka diagnoza tej współczesności. To znaczy, to pan widzi, postrzega, no, z miejsca, w którym teraz jesteśmy, z katowickiej Koszutki. Tak jest, taki ten świat jest żałosny? No, bardzo żałosny, to mało powiedziane. Jeżeli chodzi o to, co się stało ze sztuką, z wartościami, wie pan, z idiotyzmem panującym w poprawnościach politycznych, z nazywaniem absurdów jedyną prawdą i tak dalej, no tak, no świat choruje i to dość poważnie. Widzimy to po Europie, widzimy to po całym świecie. No świat dostał jakichś takich drgawek. Wie pan, są różne teorie, które mówią, że o tym, dlaczego tak się dzieje, ale jest jakiś ogólny upadek sztuki. Ja jestem człowiekiem, który cały czas odwiedza dawnych artystów, czy to w swoich utworach, czy po prostu w swoich fascynacjach, i widzę ich wielkość, widzę ich potęgę, a przecież nie mieli ani tego sprzętu, którym mamy cudownego, ani nie mieli tych fenomenalnych jakichś udogodnień życiowych tak zwanych, które mają niby nam dawać więcej czasu. A tu ludzie żyją w kompletnym stresie, zabiegani, ledwo zipią. Przecież te wszystkie rzeczy, to ta cała cudowna cywilizacja niby zmierza ku ułatwieniu tego życia. A jak już mają dużo czasu, to nie wiedzą, co z nim zrobić. W tym pejzażu intymnym, w tych pańskich rozważaniach o życiu, o sztuce, pan często tam się odnosi do tej pułapki współczesności, dość dramatycznie przez pana opisanej. Ta skrótowość, ta niewola SMS-u, telefonów komórkowych, maili, bezduszności, pustoty rozmów, gadania. Pan mówi, ludzie gadają, nie ale mówię. Nie rozmawiają. Czy to oznacza, że ten świat w ruchu kciuka, zwłaszcza u młodych, te około ponoć 70 pojęć, które używają i wystarczają im do opisania świata, to jest prognoza, to jest to, co nam się już zdarzyło, i to klęska naszych czasów. Informacji jest mnóstwo. Jeszcze jeżeli człowiek weźmie pod uwagę to, że te informacje są kontrolowane w taki lub inny sposób, a jednocześnie te tony bzdur, jakie tam są, po prostu te tony. Ja czytam teraz o upadku Imperium Rzymskiego, piękną książkę, wspaniale napisaną, i tam jest właśnie ogromne wydarzenia europejskie, które wstrząsały całą Europą, ówczesnym światem, pojawienie się Atylii, Hunów, sposób, w jaki oni tam działali. Właściwie nie ma na to, są jakieś strzępy odbite w późniejszych strzępach, nie ma informacji. Teraz mamy precyzyjnie, każdy coś zje, to on to fotografuje, wrzuca do sieci, po prostu każdą bzdurę. A wie pan, czemu tak się dzieje? Ponieważ ludzie mają rosnące poczucie nieistnienia. Wydaje mi się, że z tym morzu informacji, ich informacja, ich istnienie, jego nie ma.
Więc muszą jakoś coś się zahaczyć. Pan poza zainteresowaniami sztuką interesuje się także nauką. No, śledzi pan doniesienia z zakresu biologii, chemii, astrofizyki. Właściwie można by powiedzieć, że to jest taka wycieczka w stronę nauk ścisłych. I czy w tych wszystkich wędrówkach przez meandry ludzkiego rozumu dostrzega pan twardy, pewny dowód na istnienie Boga? Tak, no nauka dla mnie jest potwierdzeniem bezustannego cudu, w jakim jestem zanurzony. Zresztą bohaterami moich powieści, bo zarówno metafizyka, moja powieść Metafizyka, czy powieść Hipnotyzer, to są właściwie, one się toczą w świecie nauki. Znaczy głównymi bohaterami to są bardzo takie, tam jest dużo akcji, to są opowiadania, które mają swoją intensywność akcji, ale bohaterami są naukowcy, którzy właśnie między innymi zastanawiają się nad pewnymi zagadnieniami na marginesie. Ja zresztą w tych powieściach uprzedziłem pewne fakty naukowe. Znaczy jestem przekonany, że Merkury nie jest osobną planetą, tylko jest księżycem Wenus i tym z orbity i tylko i wyłącznie ma bardzo podobieństwa między Merkurem a Księżycem, a Wenus a Ziemią. Są bardzo silne podobieństwa. Jakoś nauka cały czas do tego dochodzi. Tak samo Pluton nie mógł być planetą. Ja to napisałem w powieści Hipnotyzer. 3 lata po wyjściu mojej powieści konferencja naukowa w Pradze astrofizyków orzekła, że Pluton nie jest planetą. Więc mogę powiedzieć, że mam pewne dokonania, jest na to dowód w tej dziedzinie. Ale polega to na tym, że jestem trochę dyletantem. I jak rozmawiam z astrofizykami, oni są jednak ograniczeni pewnym dyktatem tego, co jest zaakceptowaną wiedzą. Zresztą to są okowy nauki i ograniczenia, które wynikają z tego, że uczą nas pewni ludzie pewnych dyktatów i umysł to przyjmuje jako aksjomat. I tak jak Pauli powiedział, że no teraz już mam 22 lata, to już nic ciekawego nie wymyślę. No, on tutaj odnosił się do tego, że tylko młody umysł, który nie jest jeszcze w tym łańcuchu wiedzy obowiązkowej, jest w stanie przełamać tą barierę. No tak zresztą nasz największy naukowiec XX wieku, jak sobie wyobrazimy w filmie, powiedzmy jakimś amerykańskim, naukowca XX wieku, to jakieś aparatury, Bóg wie co, rakiety, torpedy, jakieś niezwykłe retorty, a on siedział w zaplutym, małym, śmierdzącym pomieszczeniu zawalonym papierami. To Albert Einstein. Tak, bo był urzędnikiem celnym, natomiast jego umysł podróżował na promieniu światła. On jak taki kowboj siedział na fotonie i po prostu leciał z szybkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. I z tej perspektywy ujeżdżacza fotonu podkrywał różne kwestie względności przestrzeni i czasu. To jest dla mnie, wie pan, to są granice poznania człowieka i im więcej człowiek wie, im więcej ja wiem, skromniejszy jestem, tym większe poczucie własnej i głupoty, i ograniczoności, i niewiedzy, po prostu niewiedzy. Na koniec zatem właśnie chciałbym zapytać, czy w chwilach trudnych, kryzysów różnego rodzaju, nie tylko tych artystycznych, ale może też ich osobistych, czuje pan czasami takie dobre dotknięcie dobrego ducha, dobrego patrona, takiej transcendencji, która mówi: Lechu Majewski, nie jesteś sam. Oj tak, o, wiele razy. Wiele razy. Przede wszystkim ja nie wierzę w śmierć różnych ludzi, którzy zostawili nam w spadku i piękno, i działania, i bez przerwy, jak gdyby odczuwam ich obecność. No. No dzisiaj na przykład rozmawiamy o Henryku Mikołaju Góreckim, o Gabrielu Marquezie. I no wie pan, oni odeszli, ale nie odeszli. No. Jest cały czas taka obecność. Ja robiłem film
oparty o obraz Bruegla i cały czas miałem wrażenie, że ten obraz i Bruegel mnie prowadzi, że wręcz ja musiałem tam domalować, bo on namalował drzewo, które w górnym lewym rogu jest tylko ćwierć tego drzewa, więc żeby wykorzystać do filmu, musiałem domalować 3/4 drzewa, więc malowałem, byłem przedłużeniem jego ręki fizycznie, siłą rzeczy i słyszałem, miałem wiele razy takie wrażenie, że on mówi nie tu, tu. Wie pan, ja to znam na sobie, no oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za spotkanie, rozmowę z nami. Proszę bardzo.